Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Przeglądając niedawno ofertę chińskiego sklepu internetowego, natrafiłem na bardzo ciekawe urządzenie, które właśnie chciałem Wam dzisiaj pokazać. Jest to mini kompresor marki AlphaVice, który pełni dwie funkcje. Funkcję takiego właśnie mini kompresora, ale też funkcję pompy próżniowej, czyli może się przydać zarówno w domu, jak też podczas właśnie wyjazdów wakacyjnych. Dlatego też, pomimo iż wakacje już pomału się kończą, to myślę, że warto się tym urządzeniem będzie zainteresować. Teraz widzicie cenę tego urządzenia w sklepie Banggood. Ono kosztuje w granicach 30 dolarów, czyli myślę, że cena dość atrakcyjna. No ale cóż, zobaczmy sobie, jakie posiada możliwości, jak w ogóle wygląda to urządzenie, co otrzymujemy w zestawie. Natomiast na końcu tej recenzji chciałem Wam pokazać, jak wygląda cały proces zamawiania takiego urządzenia właśnie ze sklepu Banggood, jak wygląda kwestia płatności za to urządzenie, tak więc zachęcam do oglądania recenzji do końca, żebyście mogli zapoznać się też z tymi informacjami. No dobrze, jeżeli chodzi o jakieś informacje, które znalazły się na opakowaniu, to tak naprawdę mamy tylko, jak widzicie tutaj, zdjęcie urządzenia. Dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych, czarnej, srebrnej, którą właśnie mamy przed sobą, oraz niebieskiej. Oraz informacje o zastosowaniu tego naszego urządzenia. I zastosowanie jest, tak jak wspominałem, tutaj dwutorowe, czyli możemy korzystać z tej pompy próżniowej, która świetnie współpracuje z wszelkiego rodzaju pojemnikami próżniowymi, czy też jakimiś torbami próżniowymi służącymi do pakowania rzeczy. Także to jest ta jedna główna funkcja. Oraz druga funkcja, czyli funkcja kompresora, na której tak naprawdę mi najbardziej zależało, która potrafi nam napompować na przykład piłkę, potrafi nam napompować to urządzenie wszelkiego rodzaju zabawki gumowe typu właśnie jakieś koła do pływania, jakieś materace i tak dalej. Myślę, że jeżeli wyjeżdżacie często gdzieś nad wodę, macie dzieci szczególnie, no to dobrze wiecie, jak takie urządzenie potrafi nam ułatwić życie. Dlatego też myślę, że warto się nim zainteresować. Za chwileczkę sobie sprawdzimy, jak to działa w praktyce. A teraz kilka informacji na temat tego, co znalazło się w zestawie. Oczywiście sam ten kompresor, to nasze urządzenie, tak to nazwijmy. W zestawie mamy przewód ciśnieniowy, który podłączamy do naszego urządzenia. No i teraz tak, skoro jesteśmy już przy tym przewodzie, to może od razu Wam powiem. W urządzeniu, w naszym kompresorze mamy dwa wejścia. To na boku obudowy służy do pompowania urządzeń, natomiast pod spodem mamy wejście do pompy próżniowej, czyli do tego odsysania powietrza z wszystkich urządzeń próżniowych, czy też właśnie z jakichś piłek, materacy i tego typu rzeczy. Oczywiście montujemy, wkręcamy sobie ten przewód. Dodatkowo w zestawie mamy dwie końcówki do pompowania. Oczywiście ta cienka do pompowania wszelkiego rodzaju piłek, natomiast ta grubsza, plastikowa do pompowania urządzeń dmuchanych typu materace, koła do pływania itd. Także to jest w zestawie. W zestawie jeszcze jest taki ring, przejściówka, którą możemy sobie zamontować, tutaj zakręcić pod spodem. Służy ona do współpracy z wszelkimi właśnie tymi torbami, tymi próżniowymi, służącymi do pakowania na przykład ubrań. Wystarczy go taką torbę, do takiej torby do zaworu przyłożyć nasze urządzenie, w ten sposób uruchomić go i powietrze zostanie z niego odesłane. To też możecie zobaczyć sobie tu na tych zdjęciach teraz powyżej. Nie mam akurat takiej torby, więc tego Wam nie przetestuję, natomiast pokażę Wam, jak to wygląda na przykład w przypadku piłek, czy też właśnie innych urządzeń dmuchanych. No cóż, mamy też oczywiście przewód zasilający. Jak widzicie, na tej części znalazło się gniazdo mini USB. I do zasilania tego kompresora wystarczy nam zwykły powerbank. Pamiętajcie jedynie, żeby miał on 2 ampery na 5V, 2 ampery na wyjściu. Podłączamy taki powerbank do urządzenia. I to urządzenie tak naprawdę będzie już gotowe do pracy. Ja tutaj sobie skorzystam może z takiego powerbanku na maksa. On tutaj ma na wyjściu 2 ampery, także nie będzie problemu. I zobaczcie, po podłączeniu zasilania możemy już tak naprawdę z tego urządzenia korzystać. To na początek zacznijmy sobie może od tej funkcji próżniowej. Czyli spróbujemy sobie dla przykładu na przykład z takiej piłki wypompować się powietrze. Celem na przykład jej przechowywania. Podłączamy się, uruchamiamy nasz kompresor. Właśnie musimy powerbank uruchomić. Świeci się nam, uruchamiamy i czekamy. No i zobaczcie, jaki jest efekt.
Jak widzicie, automatycznie nam się urządzenie wyłączyło i jak widać, no z tej piłki tutaj dużo nam nie zostało. Możemy teraz ją bardzo łatwo sobie gdzieś schować, spakować, łatwa do przenoszenia. Teraz sobie w takim razie odwróćmy ten proces, czyli wymontowujemy ten wężyk, odkręcamy go z tej strony, przykręcamy go z boku i będziemy teraz korzystać z funkcji kompresora. No to co, zobaczmy. Podłączamy z powrotem naszą igłę do piłki. Uruchamiamy powerbank. Urządzenie gotowe do pracy. Start. Zobaczcie, kilka sekund dosłownie i piłka jest napompowana bardzo mocno, także myślę, że w zupełności wystarczające. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze zapompować, możemy przytrzymać ten przycisk nieco dłużej wciśnięty, wówczas jeszcze możemy zwiększyć to ciśnienie w tej piłce, może już nie przesadzajmy, żeby nam nie pękła, ale zobaczcie, ona teraz naprawdę jest bardzo, bardzo twarda, czyli ta moc tego kompresora naprawdę jest niezła. Teraz powtórzmy nasz test na przykład z takim dmuchanym flamingiem. I spróbujemy na początek też wypompować z niego powietrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widać, on jest tutaj dwuczęściowy, więc skupimy się tylko na tej pierwszej części, tej szyi tego flaminga. Zobaczcie, jak to wygląda. No, powietrze z niego uchodzi i za chwilę powinniśmy mieć go już gotowego do spakowania. Ok, jak widzicie, tutaj praktycznie już powietrza nie mamy. Możemy sobie wyłączyć urządzenie i odwrócimy sobie nasz proces. No i zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądało. Oczywiście trwa to nieco dłużej niż w przypadku tej piłki, którą przed chwileczką pompowaliśmy. Ale myślę, że nie wygląda to źle, całkiem sprawnie. Jeżeli potrzebujemy to napompować gdzieś na plaży, myślę, że możemy poświęcić to około minuty, dwóch na napompowanie takiego koła. Tak więc jak dla mnie wynik jest bardzo dobry. Jak widzicie, tutaj ta szyja nam się zaczyna już podnosić dość mocno. No jak widzicie, już praktycznie nasze koło jest napompowane. O, tutaj możemy sobie sprawdzić twardość. Już myślę, że jest naprawdę nieźle. Tak naprawdę już więcej bym nie pompował. Może nawet wyłączymy sobie to nasze urządzenie. No jak widać, flaming jest napompowany, gotowy do pływania. To na koniec, zgodnie z obietnicą, chciałem Wam jeszcze pokazać, jak kupować w sklepie Gearbest. Oczywiście link do produktu znajdziecie bezpośrednio pod moim filmem, także wystarczy w niego kliknąć i zostaniecie przeniesieni na stronę sklepu. Jak widzicie, sklep jest w języku angielskim, ceny są w dolarach. Na dzień dzisiejszy cena tego kompresorka to 29,99. Do końca tej promocji zostało nam 13 dni, także warto się pospieszyć z zakupami. Natomiast jeżeli ta strona angielska Wam nie odpowiada, to zobaczcie, możemy sobie zmienić język ze strony. Możemy sobie teraz tutaj wybrać na przykład język właśnie polski. I wówczas strona zmieni nam się tutaj na polskie. Tutaj już widać, że się nam zmieniła. Możemy też sobie zmienić walutę. Klikamy sobie w obecną walutę, wybieramy sobie złoty polski i po kliknięciu oczywiście ta strona nam się przeładuje i będziemy mieć tutaj podane już wszystkie ceny w języku polskim, także nie będziecie musieli nawet tego sobie przeliczać. Jak widać, jest to bardziej przyjazne. Na stronie oczywiście znajdziecie sobie wszystkie informacje odnośnie tego produktu, możecie sobie to wszystko poczytać, tutaj akurat są już w języku angielskim.
Jedna rzecz, której Wam nie powiedziałem, ciśnienie robocze to jest 1,45 bara, jeżeli chodzi o ten kompresorek, także naprawdę nieźle. No i cóż, przejdźmy sobie do zakupów. Tak jak w polskich sklepach, klikamy sobie dodaj do koszyka, produkt nam wówczas wędruje do naszego koszyka, w którym będziemy sobie mogli go później zapłacić, kupić z tego koszyka, tak żeby tutaj do nas trafił. No i zobaczcie, po wejściu w koszyk mamy tutaj daną pozycję, możemy sobie tutaj to wszystko edytować, jeszcze zwiększać ilości asortymentu. Przechodzimy sobie dalej. I zobaczcie, teraz się musimy oczywiście zalogować. Ja jestem zalogowany na swoje konto, takie testowe, dlatego już od razu jestem na stronie produktu. Jeżeli nie macie konta, to oczywiście musicie tam pisać swoje dane, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, e-mail i to jest wszystko. Natomiast tutaj, jak widzicie, mamy do wyboru metody wysyłki. Jeżeli chodzi o bezpłatną wysyłkę, to wysyłamy przez akurat tutaj w tym przypadku holenderską pocztę. Wówczas mamy tutaj 0 zł. Natomiast jeżeli byśmy chcieli nieco szybciej otrzymać tą przesyłkę, to jak widzicie, mamy tutaj różne opcje przez różne tutaj poczty do wysłania, więc możemy to mieć nawet w ciągu 10-20 dni u siebie lub też nawet szybciej, ale wówczas opłaty są już tutaj bardzo wysokie, więc myślę, że to jest nieopłacalne. Ja zwykle korzystam z tej bezpłatnej przesyłki. Ta paczka idzie około 3 tygodni do Polski, także myślę, że nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Jeżeli byście mieli jakieś kupony rabatowe, to oczywiście tutaj możecie sobie wpisać taki kupon rabatowy, wówczas ta cena zostanie jeszcze obniżona. Śledźcie moją stronę, mój kanał, ponieważ często zamieszczam kupony do danych produktów od producenta, więc jeżeli taki kupon się pojawi, to będzie on oczywiście też w komentarzach pod filmem, czy też w opisie pod filmem, więc sobie to śledźcie. Gearbest przydziela też punkty za zakupy. Zobaczcie, za zakup tego kompresorka będzie 29 tych G-punktów. Jeżeli byśmy uzbierali tutaj przynajmniej 50, tak jak tutaj widzicie, to jest dodatkowy dolar rabatu za każde właśnie 50 punktów, także też warto o tym pamiętać, warto sobie z tego korzystać. No i cóż, przechodzimy sobie dalej tak naprawdę, podobnie jak w naszych sklepach. I teraz co najważniejsze, płatności. Mamy też polskie płatności, przelewy 24, czyli możemy płacić za pomocą tego serwisu. Możemy oczywiście płacić kartami kredytowymi, Visą, Mastercardem czy dowolną kartą. Możemy korzystać z PayPala, też płacić za pomocą PayPala. Z Google Pay, oczywiście z WebMoney, także tutaj tych możliwości płatności jest bardzo dużo, jest to bardzo bezpieczne, wygląda dokładnie tak jak nasze sklepy, także naprawdę nie ma się czego obawiać. Tak jak wspominałem, paczka idzie w tej ramowej wersji około 3 tygodni, produkt już jest u Was. Mamy też oczywiście pełną gwarancję na ten produkt od Gearbesta, także nie ma problemu, jeżeli trzeba byłoby go dziś reklamować. Także myślę, że zakupy proste, nikt nie powinien mieć z tym jakichś większych problemów. Ja ze swojej strony mogę Wam ten sklep polecić, ponieważ już kilkanaście razy z niego korzystałem i jak do tej pory się nie zawiodłem. Ok, na dzisiaj to było już wszystko, ja się z Wami żegnam, jak zwykle Was proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!